Minionki zarabiają. Albo... Zresocjalizowany superprzestępca Gru zostaje zwerbowany przez organizację do walki ze złoczyńcami w celu odnalezienia zagrażającego światu kolegi po byłym fachu. Jasne, dubbing jest świetny, ale nie dla kogoś, kto słyszał Gru w wykonaniu Steve'a Carella. Ciekawostka. Edwarda miał grać Al Pacino, który już po skończonym filmie uznał, że nie do końca takiego bohatera się spodziewał. Twórcy byli bardzo mili i wynajęli Benjamina Brata do zdubbingowania Pacina. W Polsce dostaniemy więc dubbing dubbingu. A poza tym świetną muzykę Farrella Williamsa i przesłodką Agnes, którą sam bym adoptował. Minionki rozrabiają, ale nie zbliżają się poziomem do genialnej, przezabawnej pierwszej części. W tej części też jest jakiś pomysł na fabułę, ale fabuły nie ma. Tym większe pewnie uznanie należy się twórcom, bo rozrabiające minionki i tak ogląda się świetnie. Beczki śmiechu nie będzie, ale duża zgrzewka na pewno. Skoro dystrybutor przy okazji pierwszej części zabrnął w szklaną pułapkę, to powinien się tego trzymać i kontynuację nazwać Jak ukraść Księżyc 2. Wiadomo, że większość widzów ogląda film dla minionków, ale tytuł Minionki rozrabiają to jakiś żart. Tym bardziej nie mogę się doczekać przyszłego roku i pierwszego naprawdę poświęconego im filmu o planowanym tytule Minions. Czyli po polsku Minionki rozrabiają ponownie?